będę opowiadała o trendach. Jakie są trendy we wnętrzach w 2019 roku? Mam nadzieję, że wszystko się tutaj, słuchajcie, może przejdę tu. O jakich tematach będę mówiła? Tych tematów jest dużo. Powiem może nawet więcej niż to, co teraz widzicie, bo będę omawiała kolory, będę mówiła o motywie lastrico, terrazzo, włoskim terrazzo, inspiracjami na ten temat. I nie tylko w płytkach, o materiałach w ogóle, jakie są teraz bardzo popularne, modne w 2019, króciutko też o wzorach, o tapetach, o metalu, który jest bardzo powszechny i to w różnych wydaniach, troszkę o kuchniach, troszkę o łazienkach, o tym, że bardzo popularne będą wykonywane produkty ręcznie robione i bardzo często surowe, oraz o coraz bardziej popularnym stylu boho, który już był modny oczywiście w 2018, ale będzie cały czas się rozwijał. No i o tym będę Wam dzisiaj opowiadała. Słuchajcie, kolor roku. Bardzo dużo osób z Was już zapewne wie, że kolorem roku Pantona, wybranym przez Pantona, jest Living Coral. To jest kolor koralowy, nawiązujący do koralowców. Jak to się ma do wnętrz i czy my musimy takie kolory, jak jest coś podane, że to jest kolor roku, to czy ten kolor roku to już jest, on jest tak trendy, tak modny, że my musimy go mieć teraz, już musimy go koniecznie z niego korzystać? Oczywiście, że nie. Ja akurat bardzo mało lubię kolory pomarańczowe, chociaż tak jak piszę w mojej książce, kolor żółty i pomarańczowy są to kolory bardzo energetyczne, słoneczne, powodujące, że lepiej się czujemy, ale jeżeli z jakichś powodów, jakichś kolorów nie lubimy, na przykład możemy nie lubić akurat tego koloru, albo na przykład w zeszłym roku Pantone miał kolor ultrafiolet, z tego co pamiętam, chyba był kolor taki fioletowy, i niekoniecznie czujemy się dobrze w tym kolorze, to my, broń Boże, nie musimy tego koloru we wnętrzach używać, słuchajcie, dlatego że każdy producent ogłasza swój kolor, oczywiście kolor Pantone jest bardzo, bardzo popularny, ale zobaczcie, jeżeli przyjrzymy się innym paletom, to jest Benjamin Moore, to mamy zupełnie inną gamę kolorystyczną. I jak ja oglądam sobie strony szczególnie zagraniczne, strony ze Stanów Zjednoczonych i tak dalej, jakie są trendy tam, to bardzo często czytam, że trendy pewne wychodzą, a u nas dopiero się pojawiają w Polsce, tak? Mówię w Polsce, tak? I przykładem może być coś takiego, o czym też za chwilę będę mówiła. Płytki, motyw, w ogóle lastrico w tkaninach, w dywanach, w materiałach, w tapicerkach i w płytkach. On jest bardzo, słuchajcie, ten trend popularny, a już na przykład na wielu stronach zagranicznych czytam, że to w ogóle odchodzi, tak? Że odchodzi do lamusa, to już się pojawiło gdzieś tam na zachodzie wcześniej, rok temu, czy półtora roku temu, czy dwa lata temu już na targach i to po prostu było bardzo popularne. A u nas, tak, że tak powiem, ten trend dopiero wchodzi i ludzie zaczynają się mieć odwagę na to, żeby daną modę, coś, co jest popularne teraz używać. I przykładem może być węgę, które było popularne jeszcze na przykład, nie wiem, 10 lat temu i wszystko było w takim ciemnym kolorze. I jak ja nieraz jadę na rearanżację, to właśnie te mieszkania, te domy, które są sprzed 10-15 lat, one są często utrzymane w ciemnym drewnie i nagle wychodzimy do białych kuchni, do białych kolorów itd., itd. O tym też będę mówiła. I wszystko zaczyna być białe. No a teraz już wychodzimy jak gdyby z tej bieli i zaczynają się znowu pojawiać kolory. I każda z firm ma swoje kolory. Ja wybrałam dwie tylko firmy, dwie palety. One mi się spodobały, szczególnie ten Benjamin, ale też będę o tym mówiła więcej. Będzie cały artykuł na stronie www.atoato.pl o trendach. Tam będzie o wiele więcej informacji niż ja pewnie dzisiaj przekażę, więc zachęcam Was, żebyście tam sobie zajrzeli do sekcji blogu. To powinno być do końca tygodnia, ten post powinien być. I tam sobie na ten temat przeczytacie. I zobaczcie, w Benjaminie mamy kolory bardzo jasne, szarości i biele, które są złamane. Oczywiście są brudne róże, brudne beże, tutaj mamy brudne szarości, jakieś takie złamane niebieskie kolory. Mamy Hunter Green, który jest bardzo popularny, szczególnie w nie tylko na ścianach, ale również w meblach na przykład kuchennych, o czym też mam nadzieję, że zdążę powiedzieć. Tutaj mamy kolor taki troszeczkę bardziej morski, zielony. A tak to cała ta gama, zobaczcie, ona jest bardzo ograniczona, bardzo taka, można prawie, żeby powiedzieć, monochromatyczna. I
jeżeli czujemy się dobrze w takiej gamie, jeżeli czujemy, że te kolory są dla nas, to jest w porządku, możemy je zastosować. Ale jeżeli byśmy woleli na przykład trochę więcej koloru mieć we wnętrzach, to też zobaczcie, możemy sobie na to pozwolić. To są kolory z tej Curilli na rok 2019. Ta gama jest... Te kolory też są zbrudzone, zauważcie. One nie są czyste. Niektóre może bardziej pastelowe, bo kolory pastelowe są nadal modne, ale raczej są to kolory zbrudzone, czyli mają dużo domieszki czerni, szarości, tak? I te kolory nie są takie intensywne, nie są czyste i one są bardzo fajne, bardzo popularne i jeżeli nie przesadzimy, nie zrobimy całej palety tęczy w domu, to też spokojnie możemy sobie takie kolory zastosować. Czyli zobaczcie, tutaj gama bardziej ograniczona, tutaj gama troszeczkę szersza. Bardzo popularne będą różnego rodzaju złamane szarości, które wpadają i w zieleń, i w błękit, i w beże. Nadal będzie modny brudny róż, chyba Millennial Pink, już teraz dokładnie nie pamiętam tej nazwy, a taki brudny róż i to jasny, i też ciemny. Postaram się też pokazać Wam to później na Pinterestie. Ale będą też popularne kolory, zobaczcie, i tutaj mamy jakąś magnolię, mamy jakieś złamane czerwienie, ale bardzo dużo chłodnych kolorów. I to będzie bardzo, bardzo popularne i możecie to wykorzystać. Jednym z takich trendów, o których mało się pisze, też na stronach zagranicznych znalazłam na ten temat trochę informacji, będzie trend, że dobieramy kolor na zasadzie 90-10. Ja w moim kursie na wnętrze i w wyzwaniu, które robiłam w grudniu, podawałam Wam zasadę 70-20-10, czyli 70% to jest barwa jakaś tam neutralna, jakaś baza, podstawa, może to być oczywiście biel, szarość i tak dalej. Później 20% mamy jakiegoś dodatkowego koloru, który się pojawia i te 10% akcentu. Tutaj mamy też do czynienia z zasadą 90-10, czyli możemy zrobić sobie na przykład. To jest takie skrajności trochę w tych trendach są, że 90% to jest biel, a 10% to jest intensywny, bardzo mocny kolor. Więc taki trend, słuchajcie, w 2019 też się pojawia i jak najbardziej możecie wykorzystać go. Różnych kolorów, różnych materiałów i tekstur jest bardzo dużo, więc wydaje mi się, że każdy coś dla siebie w tym roku znajdzie, także to nie jest tak, że musicie koniecznie robić oczywiście kuchnię w kolorze takiej złamanej, brudnej zieleni, którą za chwilę oczywiście pokażę. Kolejnym trendem jest pojawianie się koloru, jakiegoś dominującego koloru we wszystkich pomieszczeniach. Czyli tutaj mamy taki złamany, brudny, granatowo-morski kolor i on się pojawia gdzieś w każdym z pomieszczeń. Czyli jak patrzymy na wnętrze, na dom, mieszkanie, to widzimy, że ono jest takie, ma ograniczoną gamę kolorystyczną, to jest raz, a drugie, że ma gdzieś taki ciemniejszy, zabrudzony jakiś kolor, który się pojawia w tym wnętrzu, więc coś takiego będzie w tym roku popularne. Kolejnym trendem będzie asymetria. Tak jak do tej pory mieliśmy dużo geometrycznych rozwiązań, wnętrza bardzo często były minimalistyczne, częściowo pozbawione tekstur, raczej płaszczyznowo podzielone, czyli jakieś biały, szary, czarny, jakieś mocne uderzenia kolorów oczywiście też się pojawiały, ale były to dzielenia takie płaszczyznowe. To teraz bardzo dużo asymetrii będzie popularne i tu mamy dywan, który jest bardzo asymetryczny. Te wzory, które mamy w środku, one są asymetryczne i ten trend będzie się pojawiał również w płytkach, które będziemy coraz chętniej używali. Raczej odchodzimy od heksagonów w stronę trójkątów i płytek asymetrycznych, różnych listew, w kolorach metalowych, jak gdyby listew w różnych odcieniach metalu. Od czarnych metali, znaczy te listwy będą metalowe, czarne, poprzez różnego rodzaju i różne odmiany złota, miedzi, cynku, brązu, satyny, niklu. Naprawdę tych metali będziemy mieli dużo i one się będą pojawiały nie tylko w listwach dekoracyjnych, ale również w płytkach, ale również w armaturze. Coraz więcej aranżacji będzie takich, że jest mnóstwo oczywiście, jak oglądam właśnie trendy na całym świecie, coraz więcej jest armatury i ceramiki w kolorze złotem, słuchajcie. Nie, umywalki też będą
złote, tak? Czyli ten styl trochę glamour, trochę na bogato, trochę z lat 20. To nie jest jednorodny, słuchajcie, styl glamour, ale po prostu to bogactwo, to te mieniące się elementy, takie bardzo i eleganckie, wyrafinowane, jednocześnie troszeczkę rzucające się w oczy, będą popularne w różnych miejscach, w kuchni, w łazience, w płytkach i też ta asymetria, o której mówię, czyli zarówno dywan może być asymetryczny, jak i płytki, albo podział ścian gdzieś w salonie za łóżkiem, coś tam się będzie asymetrycznego działo. Dobrze, czyli ja sobie tylko sprawdzę, czy nie ma żadnych pytań. Wszystko słychać. Jakbyście mieli jakieś pytania, to zapraszam. Zapraszam Was też gorąco, miałam to powiedzieć na samym początku, do tego, żebyście udostępniali, jeżeli macie ochotę, komentowali, dlaczego warto i dlaczego wykorzystacie z tego i oglądacie sobie ten darmowy cykl kursu na wnętrza. Ja mam dla Was niespodziankę, o tym powiem może na końcu, jaka jest niespodzianka dla wszystkich osób, które pomogą mi podzielić się z innymi. Kolejny trend, to był chyba na mojej liście drugi, ja sobie tylko może tutaj sprawdzę. Bo mam jeszcze małą ściągę, to jest motyw lastryko i często też nazywany terrazzo, to pochodzi od włoskiego terrazzo, czyli od kamienia, od takiej masy, sztuczny kamień, to jest kompozyt, słuchajcie, cementowo-kamienny i on był bardzo popularny we Włoszech i ten motyw terrazzo ładniej brzmi niż lastryko, lastryko nam się kojarzy z takimi niekoniecznie fajnymi elementami, ale słuchajcie, ten motyw lastryko, on może być przeskalowany, on jest wykorzystywany za pomocą różnych innych materiałów, za pomocą żywic, jeśli chodzi o kamień, ale może być również stosowany w drobnych elementach, w materiałach, w tkaninach, w dywanach, w tapicerce, w poduszkach, także w różnych miejscach ten motyw się pojawia. I tutaj pokażę Wam kilka przykładów, zaledwie kilka przykładów płytek. Tu mamy płytkę Nova Belle, która jest dostępna w salonie w Poznaniu tutaj w... Tak, lastryko. Kocham lastryko. Serduszko, Marta pisze. W Terano możecie w Poznaniu coś takiego dostać. I zobaczcie, tu jest kompozycja. To jest taki motyw retro, który jeszcze był do niedawna bardzo popularny i myślę, że jeszcze wiele osób będzie z tego korzystało. A na końcu już mamy motyw właśnie lastryko, czyli takich małych, drobnych chipsów, takich elementów pokruszonego kamienia albo jakichś elementów, które są sprasowane. Już Wam pokazuję dalej. Okej. I teraz zobaczcie, tu mamy zbliżenie. I teraz jedni powiedzą, że to im się źle kojarzy, ale ja widziałam bardzo dużo fajnych realizacji naprawdę z tym. Pytanie, czy to jest na zawsze? Przypuszczam, że nie. Czy jest to jakaś moda? Przypuszczam, że tak. Czy jest to trend długofalowy? Wydaje mi się, że nie, że raczej to jest bardziej moda. I tak jak śledzę właśnie to, co jest w troszeczkę innych krajach niż nasz, popularny i tak dalej, to właśnie widzę i dużo autorów pisze, że właśnie ten trend już będzie powoli odchodził do lamusa, a mi się wydaje, że w Polsce on w jakim stopniu się przyjmie i jeszcze będziemy go przez jakiś czas mieli, widzieli i tak dalej. Po prostu to jest tak jak z ubraniami. Jak nam coś widzimy wszędzie, na każdej witrynie jakieś na przykład odzież w stylu vintage albo właśnie te boho, to zaczyna nam się coraz bardziej podobać i możemy być do tego nieprzekonani. Ja na przykład po roku wydaje nam się, że taka sukienka zwiewna z jakimiś tam frędzelkami będzie super. Nie każdy to musi kupić, nie każdy będzie chciał to kupić. I tak samo jest z tymi płytkami, że dużo osób się do tego przekonuje, bo bardzo dużo widzi takich realizacji, różnych fajnych rozwiązań. I zaczyna mu się po prostu ten motyw podobać. I zobaczcie, te elementy tego kamienia, one mogą być przeskalowane, bo to są już inne technologie, inaczej jest to prasowane, jest to przetwarzane. Zobaczcie, tu jest drobny element, tu jest duży element. I to połączenie z ceramiką, ze złotem, ze szkłem, z materiałami naturalnymi, też drewno, tkanina, ratan. Ratan jest w ogóle, słuchajcie, bardzo popularny. On będzie się pojawiał i ten motyw lastryko nie tylko w płytkach łazienkowych. To może być i w salonie, może być cała ściana kominkowa, naprawdę może być nawet ściana w sypialni zrobiona. Mnóstwo elementów można wykorzystać. Zobaczcie, tutaj też to są też płytki z Terrano. Dzięki Terrano dostałam właśnie udostępnienia tych zdjęć. I zobaczcie, tutaj mamy zrobiony motyw jak dywan. On jest wycięty z jakiegoś fragmentu. A resztę mamy uspokojoną, czyli mamy taką płytkę
lekko pomazaną betanową. To nie jest jedyny trend w płytkach. Tak jak mówię, są elementy asymetryczne, czyli te płytki, które są asymetryczne, są modne, jest modne to terrazzo, to lastryko. Są bardzo modne płytki, które wyglądają jak metal. I to nie jest coś, co się pojawiło teraz, czy tam pod koniec 2018 roku, tylko płytki, które wyglądały jak metal, były już wcześniej. Ale te, które teraz są popularne, one troszeczkę inaczej wyglądają. Już inna jest trochę zrobiona, inaczej jest szkliwienie położone, one są bardziej takie neutralne i one robią wrażenie na większej powierzchni i też płytki są coraz mają coraz większe formaty i ludzie przestają się bać tych formatów, przestają się bać położenia tego. Coraz więcej wykonawców umie takie wielkoformatowe płytki położyć i wtedy mamy taki efekt, że nie mamy fug. No i to jest bardzo praktyczne, bardzo fajne, także tutaj na tym przykładzie, który teraz pokazuję, to widać. I zobaczcie, tu jest motyw właśnie metalu. Zobaczcie, to zupełnie inaczej wygląda niż kiedyś. Oczywiście były masy tynkarskie, które imitowały taki metal i do tej pory można sobie różnego rodzaju takie masy położyć. Jeżeli chcemy mieć taką trwałą, niezniszczalną ceramikę, no to możemy właśnie sobie położyć płytkę w takim kolorze brudnego metalu, takim w brązie i możemy, słuchajcie, zastosować też to w blatach. Zrobić sobie różnego rodzaju półki, blaty, elementy, które mają być wodoodporne, też możemy zastosować i połączyć to z chromem, z niklem, z jakimiś elementami złota. Wszystko zależy od tego, co wybierzemy. To jest Great Metals z porcelan Gresu i oni mają kilka fajnych odcieni, także jeżeli Was zaintrygowała w ogóle ten motyw metalu w płytkach i różnych odcieni, to sobie zajrzyjcie, zobaczcie jak to wygląda, bo naprawdę warto się tym zainteresować. Ok. Dobrze, wszystko widać, wszystko słychać. Słuchajcie, kolejny trend to jest motyw roślinny, motyw kwiatowy, ale najczęściej przeskalowany, chociaż niekoniecznie. I tę tapetę, którą teraz widzicie, to jest tapeta z kolekcji Paperwork z Love Your Wall. Ja ją wykorzystałam, słuchajcie, ja ją wykorzystałam z tej firmy w projekcie jednej klientki. Ona jest, klientka zresztą sama przyszła i pokazała, że bardzo się jej podobają te tapety z tej firmy. Nie można było ich zobaczyć na żywo, ja byłam na targach w Warszawie, więc na Warsaw Home i mogłam po prostu pójść i porozmawiać, zobaczyć. Oni przysłali mi próbniki i naprawdę muszę Wam powiedzieć, że te tapety robią wrażenie. I te tapety wcale nie muszą być w takiej szarości, jak tutaj pokazuję. Mogą mieć różne kolory, różne faktury i sama tapeta w sobie może być różna w dotyku. Od papierowych poprzez bardziej winylowe, szorstki i tak dalej. Mogą to być motywy, zobaczcie, takiej papugi. Ja zaraz Wam to wszystko pokażę. Ale ten motyw kwiatowy będzie teraz bardzo popularny. I on będzie nie tylko w tapetach, ale on się będzie też pojawiał i w poduszkach, i w tkaninach, i w jakiś fotel, jakieś takie tkaniny, które też nakładamy na coś, mogą się, słuchajcie, pojawić. I tu jest, zobaczcie, przykład na ścianie motywu akurat z ptakami, gdzie wnętrze jest bardzo minimalistyczne i te dwie ściany są całe w tym motywie zrobione, na korytarzu, tak, czyli wnika trochę ten korytarz do środka, wnętrze jest utrzymane w bieli, w szarości, w czerni, troszeczkę mamy ocieplenia w postaci drewna, ale nie za dużo i pojawia się ten intensywny motyw. I to będzie w tym roku bardzo popularne, oczywiście już takie motywy widzieliśmy w zeszłym roku, ale ten trend będzie cały czas się utrzymywał. Kolejny motyw to jest motyw materiałów naturalnych bądź wykorzystania tego, co daje natura w jakiś tam sposób przetworzony. Czyli mamy na przykład w ceramice, w płytkach i nie tylko w płytkach do łazienki, to też powtarzam, czyli w płytkach i na ścianę, w salonie i w sypialni i w salonie na podłogę i można zrobić meble z tych płytek. To też pokażę zaraz. Będzie bardzo popularny motyw kamienia, szczególnie marmuru i to różnych odmian. Tutaj mamy kolekcję ziemia, to są płytki z Tumbondzina, to jest amber,
Vine, nie wiem czy to przez Vine, jak to przeczytać dobrze. I tutaj zobaczcie, ten motyw czarnej płytki z brązowymi liniami, taki trochę nawet wyglądający, zobaczcie, trochę na zielono-granatową i czarnej z takimi białymi, delikatnymi liniami, czyli ciemne kolory będą bardzo popularne. I jednym z głównych trendów na 2019 będą czarne łazienki. I teraz jak zrobić, żeby te łazienki czarne były łatwe w utrzymaniu w czystości? No ograniczyć fugi, tak? No bo każda fuga, każda ta spoina, ona się będzie brudzić. Im większe mamy formaty, im mniej tych łączeń, tym efekt fajniejszy. Ale nie jest to jedyny, słuchajcie, też efekt, znaczy jedyny trend, który będzie popularny. Więc jeżeli za wszelką cenę nie chcecie mieć czarnej łazienki, to oczywiście nie musicie czarnej mieć. Ale ten motyw czarnej łazienki, powiem też, czarnej kuchni będzie bardzo popularny. I sami zobaczycie, jak coraz więcej osób, coraz więcej znajomych, coraz więcej projektantów, osób, które zgłaszają się do projektantów, będą miały właśnie takie ciemne, intensywne wnętrza. Ten motyw kamienia będzie się powielał w różnych materiałach, też w poduszkach, w jakichś tkaninach, przypuszczam, że w łóżku, ja już zauważyłam, że na przykład pościele, czy ale poszewki na kołdry i tak dalej, są już w imitacji białego marmuru i tak dalej. I to będzie popularne, także zobaczycie tego coraz, na pewno coraz więcej. Tu jest przykład takiej minimalistycznej, dosyć łazienki nowoczesnej, gdzie ta czerń pojawia się tylko w jakimś sektorze, tak? Czyli z tyłu gdzieś tam za wanną. A tutaj mamy fragment łazienki, gdzie tej czerni jest bardzo dużo. Tu mamy masę tynkarską, czarną, taką lekko połyskliwą. Czarne płytki to jest chyba już stara kolekcja Zienia. I jakiś motyw jeszcze retro, który się pojawia na podłodze. Ale też mamy srebrzystości, czyli płytki, które tutaj się znajdują trochę wyżej, one są lustrzane i one odbijają. Czyli ten efekt troszeczkę takiej elegancji, trochę takiego glamour, on będzie się, słuchajcie, pojawiał. Coraz więcej armatury będzie, tak jak ja mówiłam, też w różnych odcieniach metalicznych, niekoniecznie srebrnych. I będzie dużo we wnętrzach armatury, która jest retro, taka vintage, taka stylizowana na starą, bądź nawet jakieś, niektórzy stosują nawet gdzieś tam znalezione stare baterie i tak dalej, więc będzie to bardzo popularne. Tu jest, zobaczcie, łazienka w jasnych kolorach, także dla wszystkich, którzy się przerazili, że tylko czerń, no to może być też, zobaczcie, tutaj jest akurat jasna łazienka z jasnym kamieniem, tak? Ale ten motyw kamienia, motyw metalu, motyw asymetrii w łazience będzie bardzo popularny i on będzie się przeplatał poprzez różne właśnie odcienie, różne wybarwienia metalu. Nadal będzie popularny złoty róż, ale nie tylko, bo tak jak mówiłam, cynk, miedź, brązy, czarne takie metaliczne odcienie też będą popularne. I teraz zobaczcie, to jest pietra santa zastosowana w meblu, czyli płytki są nie tylko na podłodze, ale również wyspa może być w takich płytkach, nawet ta część może być w płytkach i fronty meblowe też mogą być w płytkach. Także możecie coś takiego u stolarza zamówić i jak najbardziej Wam wykona. Więc jeżeli macie ochotę, w ogóle lubicie marmur, a nie chcecie stosować marmuru ze względu na to, że mogą zostawać jakieś plamy na blacie i tak dalej, albo ze względu na cenę, możecie zastosować właśnie płytki. Zwróćcie uwagę też na grubość płytek, bo teraz coraz cieńsze te płytki są sprzedawane w coraz niższych cenach i na przykład te, z tego co pamiętam, mają 6 mm. I ta różnica w płytkach tutaj też może być widoczna, ale przez to, że są cieńsze, są lżejsze i właśnie można je stosować również na meble. Tu jest zbliżenie, które pokazuje, zobaczcie, fronty są zrobione. Czyli nie tylko kompozyty, nie tylko kamień, nie tylko spiek, nie tylko konglomeraty, koriany i tak dalej, ale również płytki mogą być stosowane na meblu i wykorzystywane w różnych miejscach. Szczególnie jak chcemy mieć taki efekt, gdzie płyniemy, tak? Czyli mamy podłogę w jednym odcieniu, gdzieś tam na ścianach mamy ten sam odcień, na meblach chcemy to wykorzystać, to tutaj jak najbardziej możemy to zrobić. Witaj Agnieszko. Więc to jest taki jeden z trendów.
kolejny trend w kuchniach, oprócz tego zielonego, to będą popularne meble, które raczej nie będą białe, czyli odchodzimy od białych mebli. Ja wiem, że jeszcze bardzo dużo osób kocha te meble w kolorze białym, dużo osób z Was będzie urządzało jeszcze białe kuchnie, ale jest w 2019 odchodzimy od robienia wszystkiego na biało. I może i dobrze, dlatego że no można się troszeczkę zmęczyć tym. A jeżeli nawet chcecie mieć w bieli tą kuchnię, to powiedzmy zróbcie jakiś akcent gdzieś, jakiś intensywny, mocny, coś wyrazistego, żeby po prostu to nie było tak, że wszędzie jest tylko i wyłącznie bielona podłoga. Słuchajcie, bo mi tutaj wchodzą trendy z Pinteresta. Bielona podłoga, jakiś tam delikatny motyw drewna, biała kuchnia, wszystko białe, białe, białe i jakieś tam małe akcenty. Zobaczcie, motywy właśnie metalicznych uchwytów w różnym wydaniu, one będą bardzo, bardzo popularne, także nie bójcie się kolorów, nie bójcie się eksperymentować, raczej nie robicie tej kuchni na zawsze, więc możecie naprawdę zaszaleć i spełnić swoje marzenia, jak już realizujecie dany mebel. Tu jest właśnie kuchnia w tym takim złamanym, brudnej zieleni, zobaczcie. Bateria niesrebrna, w takim kolorze złamanego złota, stylizowana, taka trochę retro. Motywy tutaj, jeśli chodzi o płyciny, czy będą bardziej popularne właśnie takie motywy retro, czy gładkie, to zarówno jedne i drugie będą popularne. Tutaj bardziej chodzi raczej o to, co się w tej kuchni będzie działo. Ja nie mam tutaj takich inspiracji, ale bardzo popularne będą wolno wiszące półki z metalu wykonane. Do tej pory bardzo dużo takich loftowych elementów było właśnie we wnętrzach w stylu loftowym, czyli były wolno wiszące takie ramiaczki, czarny metal, na to jakimś półeczki, a teraz w różnych odcieniach i właśnie i w złotym, jasnym, ciemnym, różowym, brązowym, cynk, miedź i tak dalej. Wolno wiszące w otwarte półki w kuchni będą bardzo, słuchajcie, popularne. I dla osób, które nie lubią sprzątać, nie lubią właśnie wystawiać takich rzeczy, to oczywiście nie musicie tego robić, albo możecie zrobić tylko jedną gdzieś małą taką półkę, a resztę wszystko zasłoni, także na jednej jakoś dacie radę posprzątać, albo tak utrzymać w porządku, żeby nie trzeba było za dużo sprzątać. I dla wszystkich, którzy kochają minimalizm, no to zobaczcie, tutaj też ktoś ładnie pokładał. Oczywiście wiadomo, jest to stylizacja, no ale tak jakby się uprzeć, to można by było zrobić, żeby te pojemniki wszystkie były takie same. Stosujcie jak najbardziej naturalne, słuchajcie, materiały. Jeżeli możecie, unikajcie plastiku. Ten trend zero waste to nie jest, słuchajcie, moda. To jest coś, co my musimy zrobić, co my musimy wprowadzić, dlatego że po prostu to nie jest mały, błahy problem, który zniknie, tylko to jest coś, że jak my się teraz nie ogarniemy, to nasze dzieci, nasze wnuki, ja nie wiem, w jakim świecie będą żyły i musimy sobie przypomnieć, jak za młodu kupowaliśmy mleko, nie wiem, w kance, kupowaliśmy w słoikach, wymienialiśmy butelki, zbieraliśmy butelki, oddawaliśmy butelki, kupowaliśmy nowe. Cały czas było to przetwarzane, zbieraliśmy makulaturę, rozdzielaliśmy to wszystko, później ten trend właśnie plastiku, plastik był tani, lekki, no łatwo po prostu różne rzeczy przewieźć, przechować, ale słuchajcie, jest mnóstwo możliwości do tego, żeby przechowywać. To mogą być ładne rzeczy, to mogą być elementy bambusowe, to mogą być ceramiczne. No naprawdę, słuchajcie, wykorzystajcie naturalne materiały. Kupujecie nową zestawę, kupujecie jakieś nowe rzeczy, to starajcie się, żeby one już były z naturalnych materiałów, a jak macie jakieś plastiki, to po prostu ich nie wyrzucajcie, tylko wykorzystajcie. Wykorzystajcie jak możecie, może nie na wystawce, tak jak tutaj w kuchni, możecie pochować, trzymać na później na jakieś jedzenie czy coś, ale nie wyrzucajcie, a jak czegoś chcecie się pozbyć, to dajcie to komuś. Teraz jest coraz więcej punktów. W Poznaniu też powstał taki punkt, gdzie można oddawać różne przedmioty, różne rzeczy, różne ubrania i tak dalej, więc tam możecie też to wszystko przenieść. Wątpię, żeby tam przyjęli Wam meble, ale jest OXL i różne jakieś tam portale, gdzie możecie wystawić te produkty, bo jest też teraz taki trend, że konsumpcjonizm, tak? Kupujemy ciągle nowe, jak nam coś się nie podoba, to kupimy nowe. Zastanówcie się, czy to można odnowić, jak Wam się nie chce odnowić, dajcie komuś, bo dla Was to jest bez wartości, jakieś śmieć, coś Wam zawadza, a dla kogoś to może być naprawdę coś bardzo wartościowego. I oddawanie tych przedmiotów dalej, żeby ciągle ktoś mógł użytkować, żebyśmy ciągle nie kupowali nowych rzeczy, jest jak najbardziej trendy. Mało o tym czytałam, jeśli chodzi o trendy na 2019 rok, ale wydaje mi się, że to jest dosyć istotne i dlatego chciałam o tym powiedzieć, żebyście
przekazywali tą dobrą nowinę dalej. Witaj Bogu miło, witaj Justyno, witaj... A, Marta już była, witaj Agnieszka, tak. No słuchajcie, jak możecie, przekazujcie to dalej, bo ktoś mi powiedział, no tak, ale co ja zmienię, jeżeli ja tam będę kupowała w siatce i coś tam jeszcze i nie kupię w plastikowej butelce wody. Ale słuchajcie, od takich małych rzeczy, od nas samych, jak zaczniemy i jeden sąsiad, drugi sąsiad, ktoś w rodzinie, zaczniemy po prostu zwracać uwagę na to, co kupujemy, co jemy, w czym myjemy nasze, słuchajcie, naczynia, jakiej chemii używamy. I jeśli chodzi o wnętrza, co kupujemy do tych wnętrz? Czy ja naprawdę to potrzebuję? Czy ja potrzebuję setną miskę, setny jakiś tam kubek? Ja się też za każdym razem, jak ktoś kupuje, się zastanawiam, czy ja naprawdę to potrzebuję, tak? Podobają mi się nowe sztućce, teraz są bardzo modne właśnie w kolorach różowego złota, tam cynku, miedzi, czerni. I się zastanawiam, no nie dosyć, że one oczywiście kosztują, wiadomo, majątek, to czy ja je potrzebuję, tak, w tym momencie? Czy ja, co ja zrobię z starymi sztućcami? Co ja zrobię z daną komodą, jeżeli ja się jej pozbędę? A jeżeli ja ten stoliczek od mojej córki, który ona ma, już jest taki zniszczony, wyrzucę, no to co się z nim stanie, tak? Będzie stał najpierw na deszczu, później przyjdzie jakaś tam firma, gdzieś go tam na wysypisko wyrzuci, a ktoś inny bardzo chętnie był taki stoliczek z drewna wziął, wyszlifował, pomalował i może ja też to zrobię, tak? Bo ja też niektóre rzeczy sobie tam odnawiałam. Więc jeżeli Wam się nie chce, to na pewno, słuchajcie, znajdzie się ktoś, to bardzo chętnie się tym zajmie i podzielcie się, podzielcie. Ania pisze, cześć Aniu. Zero waste trendem roku 2019. No właśnie, Ania, nigdzie tego nie przeczytałam. No ja tego nie wymyśliłam, ale nigdzie właśnie nie widziałam, żeby ktoś to wymieniał jako trend, a chyba warto by było na ten temat powiedzieć. Agnieszko, dziękuję, że mówisz o zero waste. Jakie to ważne we wnętrzach i planowaniu naszych domowych zakupów. Tak, bo teraz po prostu my nie ogarniamy. My ciągle kupujemy, no słuchajcie, zauważcie, nowe. Te produkty, szczególnie na przykład w IKEA, one są bardzo tanie. Więc jeżeli coś mamy taniego, to łatwo nam też to wyrzucić, wymienić na coś innego. Więc trzeba się zastanowić, po co to kupujemy, albo komuś to po prostu dajmy w prezencie. Dobra, nie będę powtarzała w kółko tego samego. Ale zwracajcie uwagę, są deski, są materiały drewniane, są, zobaczcie, te hokery z drewna bardzo popularne, z ratanu, metalowe, ażurowe elementy, ja tego też tutaj nie zdążyłam wkleić, ale fotele, krzesła z podłokietnikami, bez, właśnie ażurowe i zarówno z metalu i z ratanu będą bardzo popularne. Z metalu będą, można powiedzieć, że prawie, że niezniszczalne, czyli wiele lat będziemy mogli z tego korzystać, te drewniane i metalowe meble można w bardzo łatwy sposób odnowić i pomalować. Kamienne blaty, elementy z kamienia, z materiału naturalnego też również popularne, ale również nieociosane, niewykończone elementy, czyli kamień, który jest niewykończony, drewno, które jest niewykończone. Zobaczcie, bardzo dużo jest stołów drewnianych, gdzie są robione z wielkich kawałków drewna, które jest niewykończone, gdzieś tam zalewane metalem. To już w 2016 można było zobaczyć dużo takich mebli, one się później pojawiły i w 2017, teraz w 2018 jest mnóstwo firm, które sprzedają meble o metalowych nogach, najczęściej malowanych proszkowo na czarno, z drewnianym blatem, surowo wykończonym, także to też będziecie mogli zobaczyć. Styl boho. Nie każdy będzie się w tym czuł dobrze, nie każdy będzie miał ochotę na ten styl, może tak powiem, bo to jest raczej przyjemny styl, tak? Naturalne materiały, wyklina, ratan, drewno, fajne tkaniny, elementy takie troszeczkę połączone stare z nowym, dużo eklektyzmu, czyli właśnie łączenia tych stylów. Do tej pory dużo mebli było bardzo często używanych z lat 70., tak? Ten PRL i lata 70. też były bardzo popularne. Wiem, że na zachodzie już jak gdyby ten trend powoli odchodzi, raczej wchodzimy, że to będzie bardziej retro, czyli może być coś bardzo nowego, bardzo starego. Oczywiście lata 70. też będą popularne, ja zaraz też Wam pokażę przykłady, ale zobaczcie, te dywany. Taki dywan mieliśmy w domu. Ja nie wiem w ogóle, co się z nim stało, ale przypuszczam, że to tak go nie wyrzucił. To teraz, jak macie taki dywan, a lubicie ten styl, idealnie. Kochacie rośliny, potrzebujecie roślin, mieszkacie w dużych miastach, za mało Wam zieleni.
chcecie, aby Wasze oczy odpoczęły, to jak najbardziej słuchajcie zieleń, zieleń i jeszcze raz zieleń. Cześć Marika. Czyli dużo, dużo zieleni i na ścianach, i w tapetach, i w materiałach, i w tkaninach, i kuchnia może być zielona, i rośliny. Naprawdę stosujcie to, bo to jest przyjazne dla człowieka. Dobrze się czujemy w zielonym i fajnie po prostu to wykorzystać. Dla osób z Instagrama zapraszam wszystkich na Facebooka Małpa Projektowanie Wnętrz, a to. Tam opowiadam i pokazuję o trendach we wnętrzach w 2019 roku. Zobaczcie, różnego materiały, które gdzieś znaleźliśmy, jakieś stare pomalowane skrzynki, blaty drewniane, stare ramy, stare lustra, no różne elementy, które się pojawiają, naturalne też materiały lny i tak dalej. One bardzo często będą teraz wykorzystywane i my jako ludzie musimy troszeczkę też się w stronę natury obrócić, bo niedługo naprawdę nie będziemy mieli gdzie jeździć na wakacje, bo co z tego, że oni nam posprzątają jakiś kawałek, fragment plaży, jak później się wskakuje na łódkę, czy tam niektórzy surfują i na drugim, za zakrętem, że tak powiem, za cyplem tej wyspy, na której jesteśmy, są gigantyczne pokłady plastiku, które z Europy do Indii, do Afryki, no w różne części świata po prostu jadą, dlatego że tam ten plastik, oni też się teraz zachłysnęli tym plastikiem, tak jak my kiedyś. Opowiadała mi kiedyś teściowa, że była taka sytuacja nad jeziorem, pojechali na plażę i że pierwszy raz miała chyba właśnie plastikową butelkę i że to było takie wow, że jak ktoś miał po prostu tą plastikową butelkę albo jakieś niektóre produkty właśnie też z Peweksu kupowane, to był gość i że to było coś, co powodowało, że była jakaś taka nobilitacja i to jest taki paradoks, bo my tego nie mieliśmy, nam się to spodobało, mieliśmy mało produktów, a później zostaliśmy zalani. I to fajnie, że mamy wybór, to fajnie, że tego wszystkiego tyle jest i możemy wybierać, ale też musimy w którymś momencie się opamiętać i wykorzystać w naszych wnętrzach też rzeczy, które będziemy naprawdę potrzebowali, albo z głową się ich pozbywali, albo zastanawiali się, co my zrobimy potem, jak się już nam, powiedzmy, znudzą, albo może trzeba wybierać takie elementy, które nam się tak szybko nie znudzą, albo przede wszystkim nie zniszczą. I teraz te elementy, które kiedyś były robione z litego drewna, tak jak na przykład mój tata projektował meble i tak dalej, później przyszła płyta meblowa. W ogóle te meble były, słuchajcie, na wieki. Meble potulickie, które się kupowało z jakiejś tam kartki jakoś zdobycznej w ogóle, które mamy jeszcze gdzieś schowane u rodziców, to są meble, które praktycznie wyglądają, są w stanie idealnym jak po zakupie. A one mają 40, słuchajcie, lat. A niektóre mają jeszcze więcej, więc jakość wykonania tych produktów, ona się bardzo obniżyła, a produkty, które są dobrej jakości, to tak jak z jedzeniem, dobre jedzenie, ono kosztuje dużo. Kiedyś ono było bardzo tanie, wszystko mieliśmy, a my się fascynowaliśmy jakimiś soczkami sztucznymi w kartoniku i płynami Coca-Cola, Pepsi i tak dalej. Chcieliśmy mieć jakieś produkty, których nie mieliśmy. A teraz płacimy krocie za to, co kiedyś mieliśmy za pudarmo, za darmo, za rzeczy, które były przetwarzane przez nasze babcie, przez naszych rodziców, zaprawy, słoiki, jabłka, śliwki i tak dalej. No słuchajcie, teraz taki słoiczek kosztuje, nie wiem, 18-20 potrafi złotych kosztować, a kiedyś kupowaliśmy, nie wiem, za złotówkę jakieś kilo czereśni, to się po prostu przerabiało, wkładało w te słoiki. Słoiki były wielokrotnego użytku, starczały naprawdę na lata. A teraz wszystko jest takie na chwilę. To jest IKEA i to też jest IKEA. Zobaczcie. Tak na koniec. Jedno i drugie będzie popularne, jedno i drugie będzie modne. Czym się różnią? Tutaj mamy dużo materiałów i kolorystyki naturalnej. Bardzo popularne będą meble robione ręcznie, z naturalnych materiałów. Nawet jeżeli, no zobaczcie, te wazony są z takich odcisków robione, one nie są lepione każdy osobno, ale z odcisków, ale też ręcznie ktoś to musi otworzyć, zamknąć, każdy kształt troszeczkę się minimalnie od siebie może różnić. Elementy, gdzie mamy połączenie na przykład jakiegoś, przepraszam, ratanu i metalu, wikliny, jakieś elementy modułowe, zarówno w regałach i w sofach, to jest dosyć duży trend, że ta leżanka jest sofą, jest łóżkiem, że różne rzeczy możemy z tym zrobić, że jeżeli te wnętrze nasze nie są za duże, to ta modułowość,
taka, która kiedyś była, jak ja byłam dzieckiem, bardzo popularna, czyli te meblościanki i te narożniki, może one nie są teraz takie małe i takie mikroskopijne, są trochę większe, bardziej przeznaczone nie na wielką płytę i małe mieszkania w bloku, tylko na troszkę większe mieszkania, to one też są bardzo popularne, modułowe i zobaczcie, gama kolorystyczna tu jest bardzo ograniczona, też widać dużo chłodnych odcieni, o których ja wcześniej mówiłam. Pojawia się też czerń i ona też będzie nadal popularna i modna, również tak jak mówiłam, w kuchniach, w łazienkach i tak dalej. Ale może być też motyw, tu są lata 70., 80. z Ikei, powrót do takich intensywnych kolorów, do elementów retro, ale one też mogą być w bardzo fajny sposób połączone. Duże asymetrie, widzicie to też w poduszkach. Łączenie różnych kolorów intensywniejszych ze sobą też jest, słuchajcie, coraz bardziej popularne. Ja teraz jeszcze sobie tutaj wrócę do mojej ściągi, bo chciałam jeszcze o kilku rzeczach Wam powiedzieć. Ania pisze, wydaje mi się, że to dbanie o naturę i wykorzystanie jej w naszym codziennym życiu wnętrzach będzie nie tylko trendem 2019, ale w ogóle tego stulecia. Na szczęście coraz więcej ludzi stara się żyć świadomie. Tak, i jest to proces. To nie jest coś, co szybko zmienimy. Ja mam non-stop problem, że gdzieś tutaj w osiedlowych sklepach, gdzieś tu blisko, mam problem, żeby kupić coś, co potrzebuję, co chciałabym i to jest w worku, tak? Zapakowane w worku. Jeżeli nie chcę w worku, to muszę zrezygnować ze setek produktów spożywczych. Przy wnętrzach mamy większy wybór i naprawdę świadomie możemy, słuchajcie, powybierać. A wykorzystajmy ten trend, że materiały naturalne są modne i po prostu idźmy za nim, bo dzięki temu będziemy trochę bardziej eko i trochę bardziej zero waste i w tym myśleniu, żeby jak najmniej wyrzucać, tak, jak najmniej się pozbywać, żeby wykorzystywać stare rzeczy. Ja sobie sprawdzę tak. O kolorach powiedziałam, o motywie lastrico powiedziałam, tapety i tkaniny troszkę też, o tym, że ręcznie robione rzeczy, naturalne szkło, metal też. Ludzie, słuchajcie, potrzebują tych elementów do uziemienia w swoich domach, do takiego kontaktu z ziemią, z planetą, matką naturą, z korzeniami i coraz bardziej tego, słuchajcie, podświadomie potrzebujemy i to jest właśnie taki trend. Ręcznie robione produkty, o kamieniu powiedziałam, o stylu boho powiedziałam, metal, o tym, że różowe złoto się pojawia, o armaturach łazienkowych, różne odcienie metalu, srebro, cyna, nikiel i tak dalej. Kilka fajnych rzeczy, fajnych linków, o tym nie powiem specjalnie, będzie również na mojej stronie atoato.pl w dziale, w sekcji blog, też podam kilku projektantów polskich, dużo linków będzie, też będziecie mogli skorzystać, przeczytać, kliknąć i sobie zobaczyć, jakie fajne rzeczy różne osoby robią. Multifunkcjonalność mebli, też mówiłam, trochę o geometrii jest. Miękkie linie, opływowe kształty, o tym nie powiedziałam, w meblach te miękkie linie jak gdyby w projektowaniu przez projektantów wykorzystywane jest bardzo często i teraz będziemy widzieli dużo tych opływowych kształtów. Zaraz przejdę do Pinteresta, którą mamy, ojej, późno, to chyba już nie zdążę. W łazienkach troszeczkę Wam opowiedziałam i w kuchniach też o wiele więcej materiałów i informacji będzie, słuchajcie, również na mojej stronie. I teraz słuchajcie, dla wszystkich, którzy się podzielą, udostępnią, napiszą, dlaczego warto, poproszę też udostępnienie dalej, będzie dziennik remontowy, który był bonusem. To będzie dziennik, który będzie można też kupić w moim sklepie już niedługo. Będzie, był też bonusem w kursie, który był w sprzedaży w grudniu. Ten kurs jest, ta sprzedaż jest zamknięta, jak samodzielnie urządzić swoje wnętrze. Nie wiem, kiedy będzie druga edycja, ale niedługo będzie darmowe wyzwanie, do którego Was też zaproszę. I wszystkie osoby taki dziennik remontowy otrzymają. On bardzo ułatwia, słuchajcie, pracę przy remoncie. Także jeżeli macie ochotę, to Was zapraszam do tego. I teraz chciałabym Wam jeszcze pokazać co nieco na Pinterestie. Dobra. Zobaczcie. To są trendy na Pinterestie i tutaj widać ograniczone palety brudnych kolorów, widać intensywne, ciemne kolory, widać ten nasz zielony, zobaczcie,
cała powierzchnia sypialni jest pomalowana w jeden kolor. Nawet jeżeli mamy tapicerkę w łóżku, tapicerkę tutaj narzutę jakąś w tym kolorze, to one są bardzo zbliżone. To jest też jeden z trendów, czyli taka jedna gama, monochromatyczność, coś, co się pojawia albo w danym wnętrzu, albo nawet we wszystkich pomieszczeniach. Więc możecie, naprawdę nie musicie się bać tego koloru. Zobaczcie, złamane kolory. Jest oczywiście bardzo dużo producentów, więc będziecie mogli też zobaczyć inne gamy kolorystyczne i każdy producent ma swoje. Jeżeli macie coś ciekawego, oczywiście możecie mi podsyłać. Ja bardzo chętnie o tym powiem. Tutaj widać, jakie kolory królują. Ten trend już wszedł, te kolory ciemniejsze, one już były bardzo popularne w 2018 roku, ale coraz więcej tych wnętrz mamy. Zobaczcie, czarne, matowe kuchnie. I to może być zarówno MDF, jak specjalne spieki, jak specjalne płytki, różne materiały, czarny, lity, MDF. Naprawdę mnóstwo fajnych materiałów teraz jest na rynku. Oczywiście wszystko jest kwestią, ile to później będzie kosztowało. I te trendy bardzo mocno tutaj widać. Zobaczcie, tutaj jest lampa, która ma motyw lastrico. Zobaczcie. Widzicie? Motyw, to jest to, co tutaj na środeczku mamy. Motyw lastrico, który się pojawia. Fajne, ciemne odcienie, które się pojawiają również we wnętrzach. Zobaczcie, jaka ładna gama kolorystyczna. Naprawdę jest tego, słuchajcie, sporo. Tutaj nawet lustro, w lustrze odbija się ściana po drugim stronie i ten kolor powoduje, że lustro wygląda tak jak ściana, czyli jest w tym kolorze zielonym. Ale granaty też są popularne, tak jak mówię, szarości. Można wszystko zrobić też w jasnej kolorystyce, w jasnej gamie. Wcale nie musi być wszystko ciemne. Pamiętajcie, że ciemne kolory też optycznie pomniejszają, ale mogą też dawać efekt przytulności, ale niektóre barwy chłodne mogą też takiego, słuchajcie, przytłoczenia. I też możecie się nie do końca komfortowo czuć, więc też trzeba z umiarem to zrobić. Zobaczcie, podkładki z motywem lastrico, czyli ceramika, jak dziś chyba nawet nakrapiane, malowane drewno takie widziałam. Motyw brudnego różu, który tutaj się pojawia z takim marmurem lekko w niebieskich kolorach. Ja specjalnie, słuchajcie, nie klikam, bo tego jest bardzo dużo. Jakbym klikała, to musiałabym się jeszcze cofać. Więcej czasu by to zajęło, a już i tak tutaj godzinę jestem chyba na linii. Okej, dobra. Morska zieleń, super. Już tego lata będę w niej gotować. Tak, Aniu, cieszę się. Live jak zwykle bombowy, dziękuję. Dziękuję. Słuchajcie, Facebook nie zasięgi, wiadomo. Dlatego bez Was po prostu nie dam rady. Liczę na Was, żeby jak najwięcej osób mogło się o tym dowiedzieć. Bardzo dużo osób do mnie dzwoni i nie ma bladego pojęcia, że prowadzę darmowy kurs na wnętrza, że już było tyle odcinków, już ponad 30 godzin nagranych, a jeszcze też robię live na zamkniętej grupie. Chciałabym Wam gorąco podziękować za dzisiejszy live, w którym opowiadałam o trendach we wnętrzach w 2019 roku. Zapraszam Was gorąco na stronę atoato.pl do sekcji blog, gdzie będziecie mogli przeczytać więcej na ten temat. Tam są linki, przekierowania, różne zdjęcia, inspiracje, także zachęcam Was do tego, żebyście tam zajrzeli i zobaczyli i wykorzystali tą wiedzę do Waszych przyszłych aranżacji wnętrz.